międzyczasie próbujemy przebić się na Raducynę. Po drodze zastanawiamy się, czy inżynierowie projektując Fiata Punto przewidzieli dla niego zastosowania terenowe. Wydaje się nam, że tak. Równo miesiąc później wracamy na Łękowynę, aby odwiedzić miejsca, które pominęliśmy podczas ostatnich wyjazdów. Thank you.
będąc kolejny raz z wizytą w cerkwi w Katoniu, wchodzimy w posiadanie płyty pod tytułem Drewniana Dusza Małopolski, opowiadającym o szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego. Musimy przyznać, że jest pięknie zrealizowane i warto się z nim zapoznać. Polecamy każdemu. W drodze powrotnej z Łemkowyny postanowiliśmy się jeszcze zatrzymać w skansenie wsi pogórzańskiej w Szymbarku. Skansen ów imienia profesora Romana Reinfusa zajmuje niewielki obszar 2 hektarów i liczy zaledwie o 15 obiektów. Powstał w 1965 roku i prezentuje tradycyjną kulturę ludową Pogórzan Gorlickich, grupę ściśle związaną z całym Pogórzem Karpackim. Wszystkie niemal obiekty są oryginalne. Zostały rozebrane w macierzystej wsi, przeniesione do skansenu, tu zakonserwowane i zmontowane. Jedynie w 2 przypadkach wykonano rekonstrukcję. Krzyża przydrożnego oraz pieca garncarskiego. Skansen został otwarty dla zwiedzających 19 września 1987 roku. Znajduje się na szlaku architektury drewnianej i szlaku techniki Małopolski. W sezonie letnim organizowane są imprezy regionalne ukazujące tradycyjne zajęcia pozarolnicze, takie jak tkactwo, kowalstwo, garncarstwo, bednarstwo, dawne rękodzieło, prace gospodarcze, sztukę ludową. Prezentowana jest także muzyka, śpiew, taniec nie tylko polskich grup etnograficznych, ale również zespołów zagranicznych, węgierskich, słowackich czy ukraińskich. Z nim wczoraj mały, znaczy nie, dzisiaj rano mieliśmy z nim mały problem, żeby go zwinąć w ogóle. Nie mieliśmy problemu, tylko no, czemu mnie nie widać? No nie no, bo kręcę namiot, nie? Aha. Mieliśmy mały problem ze zwinięciem go dzisiaj rano, ponieważ no jakoś tak nie chciał się nam troszkę zmieścić. I... Nieprawda, bo Darek nie umie zwijać mojego namiotu. Naszego. Dobra. Nie. Przyczyna jest inna. Co znaleźliśmy w namiocie po jego rozłożeniu? Karimatę. Tak zwijałeś? Tak. Mistrzowie świata bushcraft... nie wiem, jak to się nazywa? Bushcraftu, survivalu, zwinęli namiot razem, kurwa, z karimatą. To mnie filmuje, czy... Tak.